Za nami dwa dni rywalizacji na wyjazdowej rundzie w Banowcach. Opowiedz nam, jak twoje wrażenia? No, jak wrażenia? Trasa ciężka, może nie na mój samochód. Walczyłem z Grześkiem w pierwszy dzień, przegrałem, w drugi dzień wygrałem, także no jest dobrze w miarę. No. Czyli na Zaorzu ciągle walka jeszcze o tytuł, o prymat mistrza klasy, tak?
Nie, nie, już założenie jadę, bo punktów niestety nie pojechałem z Sopotu, czyli już w punktach nie jestem w stanie dogonić Grześka. Dwóch punktów by mi zabrakło, także założenie pojadę na pewno. Czyli pewno są u nas sprzedaży, widzimy się może w jakimś mocniejszym na przyszły sezon? No tak, tak. Myślę, że jeżeli sprzedam samochód, to wybudujemy jakąś M-kę fajną i coś tam powalczymy. Może z Ostrowskim zobaczymy. No. To liczymy na przyszły sezon. Dzięki ściśle. Grupie HSC.